Dziś będziemy symulować dodatek World Cup tak długo, aż Polska nie zdobędzie Mistrzostwa Świata. To będzie z pewnością długi odcinek, ale wierzymy w siłę biało-czerwonych i mam nadzieję, że uda się nam osiągnąć największy reprezentacyjny sukces w historii Polski. Zasady są banalnie proste. Przechodzimy do trybu FIFA World Cup. Wybieramy reprezentację Polski. Możemy ewentualnie coś ustalać w składzie, bo to oczywiście my będziemy go dostosowywać. Później wszystko symulujemy i mamy nadzieję, że biało-czerwoni przede wszystkim za każdym razem wyjdą bezproblemowo z grupy, no ale później w fazie pucharowej będą musieli sobie poradzić równie brawurowo. Czas na podejście numer 1. Wybieramy reprezentację Polski i możemy wytypować sobie nasz skład. W rzeczywistości dobrze wiemy, kto pojedzie na mundial w Katarze. Czesław Michniewicz ogłosił już swoją kadrę. Tutaj jednak będziemy mieli trochę inną sytuację i podejdziemy do niego też w trochę inny sposób. Zatem ostatecznie jedenastka prezentuje się następująco i z pewnością wygląda ona inaczej niż ta wytypowana przez Czesława Michniewicza, ale niektórych piłkarzy z niewiadomych przyczyn nie ma w tym dodatku. Ja żądam Jakuba Kiwiora. Przed nami mecz otwarcia, ale jednocześnie i mecz o wszystko, bo tak jest określane właśnie to starcie z Meksykiem. Jeżeli w tym meczu nie wygramy, to później losy reprezentacji Polski mogą się bardzo mocno skomplikować, a my rozpoczynamy właśnie te pierwsze podejście od porażki z Meksykiem 1-2. Argentyna natomiast zremisowała z Arabią Saudyjską, to trochę wlewa nadziei w nasze serca. Przed spotkaniem numer 2 do składu wyjściowego wskoczył Bartek Bereszyński. Panowie, cała Polska, wszyscy biało-czerwoni liczą na pierwsze 3 punkty i tak też się stało. Nikola Zalewski, a także Grzegorz Krychowiak, który zmienił w przerwie Żurkowskiego. No i Krychowiak daje nam niezwykle istotne 3 punkty w kontekście całej tej dalszej rywalizacji. Meksyk zremisował również z Argentyną. Argentyna z 2 punktami po 2 meczach, Polska z 3. To wcale nie jest dobra sytuacja, bo mecz z Argentyną będzie oczywiście meczem o wszystko. Zanim jednak przejdziemy do tego najistotniejszego starcia, mam dla was fantastyczną informację od oczywiście partnera naszego kanału, czyli STS, oficjalnego sponsora reprezentacji Polski, ale o tym doskonale wiecie. Oczywiście, moi drodzy, przypominam o rejestracji w STS z użyciem kodu NAXIOM. Możecie zgarnąć dzięki temu 1560 zł pewnego bonusu, a także 100 na zakład bez ryzyka. Pamiętajcie, że oferta jest skierowana do osób pełnoletnich. Oczywiście naszych reprezentantów tuż przed mundialem czeka ostatni decydujący sprawdzian. Mecz towarzyski Polska-Chile. Spotkanie to oczywiście możecie obstawić w STS, ale STS przygotował też serię specjalnych zakładów, które opierają się na losach polskich reprezentantów na samym mundialu. Czy Polska wyjdzie z grupy, czy może jednak nie poszczęści się nam i odpadniemy w fazie grupowej? To wszystko oczywiście w STS, moi drodzy, raz jeszcze serdecznie was zachęcam. Link znajdziecie oczywiście w opisie, a także w karcie, która wyświetla się w prawym górnym rogu. Wracamy zatem do naszej wirtualnej rzeczywistości, gdzie to Meksyk jest liderem grupy. Polska ma 3 punkty na swoim koncie, a Argentyna ma 2 po 2 remisach. Zatem jeżeli chcemy wyjść z grupy, musimy z Argentyną minimum zremisować, a dobrze by było, żeby Meksyk po prostu wygrał z Arabią Saudyjską i tak chyba by było nam najwygodniej, ale te wszystkie kalkulacje odkładamy na bok. Grzegorz Krychowiak okazał się być niezwykle istotnym elementem naszej drużyny w ostatnim meczu, przecież dał nam pierwsze 3 punkty, dlatego teraz Grzesiek jak najbardziej znajdzie drogę do wyjściowej jedenastki i uwaga, Polska-Argentyna, niestety moi drodzy, sromotnie przegrywamy z Argentyną 2-4. Di Maria, Lautaro Martinez i Lionel Messi nas zatopili. Co za tym idzie, przy pierwszym podejściu Polska kończy swoją przygodę w grupie z zaledwie 3 punktami, 1 zwycięstwem. Czas na podejście numer 2. W takim wypadku trzeba przetestować ustawienie reprezentacji Polski, może bardziej konwencjonalne. 4 z tyłu. Mecz otwarcia, mecz o wszystko, mecz o honor, mecz o szansę na wyjście z grupy. Meksyk, Polska i uwaga, czy ta 4 będzie skuteczniejsza? Tak jest, moi drodzy, i ten kapitalny duet Szymański i Zieliński, wybitnie uzdolnionych pomocników ofensywnych, gwarantuje nam pierwsze, niezwykle istotne 3 punkty. Jak wygląda sytuacja Argentyny? Ona rozbiła Arabię Saudyjską 4-2. Czas na kolejne punkty z Arabią. Jak mawia klasyk, zwycięskiego składu się nie zmienia, więc my tutaj też żadnych zmian wprowadzać nie będziemy. Polska, Arabia Saudyjska i czy ta ekipa ustawiona 4 zawodnikami z tyłu, no jest niesamowicie rozpędzona. Robert Lewandowski z pierwszym trafieniem na mundialu, do tego Zalewski, Lewandowski nawet 2-krotnie i jeszcze Matty Cash. Mamy 6 punktów. Moi drodzy, tym samym mamy pewny awans z grupy przy drugim podejściu. Panie Czesławie, proszę notować.
musimy grać jednak czwórką z tyłu. Czyli jednak ten Grzegorz Krychowiak, jednak ten Zalewski ustawiony zdecydowanie wyżej, mający z tyłu za sobą Bartka Bereszyńskiego, był kluczem. Moi mili, czas na starcie o pierwsze miejsce w grupie z Argentyną. Jeżeli my pokonamy i Argentyńczyków, to naprawdę możemy zamykać temat. Polska, Argentyna wygrywa! 2-1, Glik i Żurkowski. Polska niepokonana w grupie, komplet punktów, 9 punktów na naszym koncie. Argentyna z 6 trafieniami i teraz pytanie, na kogo trafimy? Czy na tych przeklętych Francuzów, czy może jednak na kogoś innego? Jak wygląda sytuacja? No... trafiliśmy na Francję. Dlaczego na Francję? Dlaczego akurat na Francję, a nie na Danię? Może to i lepiej, skoro Francja zajęła drugie miejsce w grupie, to z jakiegoś powodu. Moi drodzy, musimy utrzymać to momentum. Ulala, ale patrząc na skład Francuzów, tu jest tak naszpikowane gwiazdami, ale hej, z drugiej strony, czy Argentyna nie była naszpikowana gwiazdami? No właśnie, Polska, Francja, próbujemy. Drugie podejście, czy uda się nam pokonać Francuzów? Pokonujemy Francję! 3-1, to jest niemożliwe! Grzegorz Krychowiak z 2 trafieniami, Robert Lewandowski. Pokonujemy zawód, absolutny zawód tego mundialu. Mimo iż Francja pokonała tę klątwę, że mistrzowi świata udało się wyjść z grupy przyszłorocznych mistrzostw świata, to odpadają od razu w pierwszym meczu fazy pucharowej, a biało-czerwoni w ćwierćfinale zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, moi drodzy. To jest realne. Polska w półfinale mistrzostw świata. Ja to widzę. Ja to naprawdę widzę. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych wyszła z grupy bez drugiego miejsca. Nie udało im się pokonać tylko Anglików, ale Polacy. Polacy są niesamowicie rozpędzeni. Leją Argentynę, leją Francuzów. Dlaczego mieliby nie pokonać Stanów Zjednoczonych? Uwaga, czy Polska będzie? Polska po serii rzutów karnych trafia do półfinału mistrzostw świata. Moi mili, mamy szansę powtórzyć nasz absolutnie historyczny sukces z 1974 roku. Trafiamy tutaj ponownie na Argentynę, no to... ulala, ulala, moi drodzy. Zobaczmy w ogóle, jak właśnie wygląda ta sytuacja pozostała. Anglicy odpadli, przepraszam, Anglicy pokonali Holandię, ale później odpadli z Argentyną. Natomiast po prawej stronie drabinki Chorwacja mierzy się z Brazylią, a Belgia z Portugalią. Moi mili, trzeba wygrać mundial. Przy drugim podejściu robimy to. Ależ to jest niesamowita historia, jaka to jest dramaturgia i ta żelazna jedenastka, która okazała się być po prostu... o nie, która się okazała być zniszczalna. Grzegorz Krychowiak z kontuzją. No tutaj musi wskoczyć Krystian Bielik w naprawdę, naprawdę... wysokie buty, nie wiem, czy tak się mówi. Ale pokazaliśmy, że jesteśmy na tym turnieju w stanie wygrywać z najlepszymi. Przede wszystkim z Argentyną już raz wygraliśmy. Wygrajmy i teraz. Panowie, bardzo was o to proszę. Niestety, moi drodzy, w dogrywce dwukrotnie do siatki trafili Argentyńczycy. Najpierw Dybala, później Angel Di Maria, jeszcze próbował Kamil Glik to wszystko ratować, ale Argentyna była naładowana od pierwszej do ostatniej minuty. Panowie, gratulacje, życzę sobie takiego scenariusza. Polska niestety w półfinale mistrzostw świata odpada, tym samym zagramy w meczu o 3 miejsce. A tam zmierzymy się, no właśnie, z kim? To jest dobre pytanie i jeszcze na nie nie znamy odpowiedzi. Brazylijczycy odprawili z kwitkiem Chorwatów, natomiast Belgia dopiero po serii rzutów karnych pokonała Portugalię. Coś wiele wskazuje na ten wymarzony finał Argentyna-Brazylia. A jednak nie! Jednak nie, moi drodzy, to z Brazylią zagramy o 3 miejsce, więc kompletnie tu się wszystko posypało. Polska-Brazylia o 3 miejsce, więc w finale zagra Argentyna z Belgią, ale to jest szkoda, ale to jest szkoda, a jednocześnie to jest taka piękna historia. Panowie, powtórzmy ten nasz wiekopomny sukces. No Grzegorz Krychowiak oczywiście jest kontuzjowany, tutaj cały czas musimy wprowadzić Bielika w jego miejsce, a na ławkę rezerwowych wprowadzimy sobie Wieteskę. I moi drodzy, takim składem od razu symulujemy to spotkanie. Czy Polska będzie znowu z brązowym medalem mistrzostw świata? Polacy pokonali Brazylię, przy drugim podejściu mamy brąz. To w takim wypadku ten odcinek potrwa zdecydowanie krócej niż ja się spodziewałem. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie euforii, jaka by zaistniała w naszym kraju, gdyby Polska naprawdę sięgnęła po brązowy medal mistrzostw świata, pokonując na swojej drodze Meksyk, Arabię Saudyjską, Argentynę.
Później Francję, Stany Zjednoczone. Niestety przegrała z Argentyną w półfinale, ale tylko po to, żeby w meczu o brązowy medal pokonać Brazylijczyków. Chyba nie poznamy w ogóle mistrza świata. Niestety tak to działa, że w tym momencie wyświetli się nam tylko komunikat, że uwaga, Polska odpadła z turnieju, ale możemy, moi drodzy, zobaczyć sobie statystyki. Chyba że tabela jednak się tu wyświetli? No nie. Wiemy, że Argentyna i Belgia. Zakładamy, że Leo Messi jednak zdobył ten mundial. Robert Lewandowski z 5 trafieniami na Mistrzostwach Świata. Tyle samo ma Vinicius Junior, Angel Di Maria czy Perisic. Jeżeli chodzi o indywidualne statystyki, możemy jeszcze podejrzeć asystentów. Tutaj najlepszy okazuje się być Messi, Mertens, Kier, ale i Lewandowski czy Zieliński. A w przypadku czystych kont ich najwięcej ma Rui Patricio i Turner ze Stanów Zjednoczonych. No dobrze, rozpoczynamy podejście numer 3. Wiemy dobrze, że najlepiej sprawdza się nasza reprezentacja jednak ustawiona czwórką z tyłu. Zatem skład mamy ustalony. Nie pozostaje nam nic innego, jak ruszyć na podbój Mistrzostw Świata po raz trzeci. Mecz otwarcia, mecz o wszystko. No mówiłem to już dzisiaj 500 razy. Meksyk, Polska, zobaczmy, kto zgarnie 3 punkty. Polacy. I Robert Lewandowski zainkasował hat-tricka na otwarcie mundialu. No, z przytupem wjechał Robert. Z kolei Argentyna pokonała Arabię Saudyjską, tak samo jak i, mam nadzieję, biało-czerwoni. Tak więc symulujemy drugie spotkanie i niestety spora niespodzianka, bo przegrywamy. Zatem mecz z Argentyną będzie, no będzie naprawdę meczem o wyjście z grupy tym razem. Coś nie do końca tutaj zagrało w bloku defensywnym. Na Argentynę na lewej stronie pojawi się Arkadiusz Reca. I mamy nadzieję na jakieś punkty dla biało-czerwonych, ale niestety, moi drodzy, Argentyńczycy nas pokonują, a co za tym idzie? Z grupy wychodzi Argentyna, Arabia Saudyjska, a Polska odpada. No to, moi drodzy, to tylko pokazuje, jakie to jest losowe. Ale jednocześnie pokazuje, że jest jak najbardziej szansa dla biało-czerwonych. Podejście numer 4. Skład widzicie na załączonym obrazku. Czas przejść do starcia z Meksykiem po raz kolejny. I mamy nadzieję, że przez grupę uda się nam teraz przejść suchą stopą. Pierwsze starcie, remis. I Robert Lewandowski zmarnował rzut karny. Argentyna natomiast nie zmarnowała swojej okazji i skromnie pokonała Arabię. Chcąc bezproblemowo wyjść z grupy, musimy wygrać ten mecz. Nie ma innej możliwości. I mam nadzieję, że tak też się stanie. Tak jest, moi drodzy. Sebastian Szymański i Mati Cash. Argentyna pokonała z kolei Meksyk. I czy to oznacza, że my jesteśmy teraz pewni awansu? Chyba nie. Chyba nie. Chyba nie jesteśmy pewni awansu, bo jeżeli Meksyk pokona Arabię Saudyjską, a Argentyna pokona nas jakoś wysoko, to może się tutaj coś zepsuć po drodze. Ale mamy nadzieję, że się nie zepsuje. Biało-czerwoni w nieco odmienionej formie. Na skrzydło przesunięty Kamiński, a Nikola Zalewski trochę niżej. Biało-czerwoni, błagam. Tak jest, moi drodzy! Sebastian Szymański dwukrotnie i Lewandowski dwukrotnie. Tym samym w takim ustawieniu udaje się nam bezproblemowo opuścić grupę. Pokonujemy Arabię Saudyjską, pokonujemy Argentynę. Jedyny remis z Meksykiem, ale trudno, moi drodzy. Polska wychodzi z pierwszego miejsca. Ja tutaj widzę pewien schemat. Polska albo odpada z grupy, albo wychodzi z pierwszego miejsca. Nic pomiędzy. W 1/8 finału trafiliśmy na Australijczyków, a Argentyna na Francuzów. Zatem teoretycznie trafiliśmy na rywala łatwiejszego. Ale Australia wyeliminowała na przykład Danię, więc nie można ich skreślać. Przechodzimy bezpośrednio do tego spotkania. Moi mili, czy Polska trafi ponownie do ćwierćfinału Mistrzostw Świata? Ja mam wrażenie, że to ustawienie, gdzie Zalewski był specjalnie cofnięty, a na tym skrzydle zagrał Kamiński, naprawdę wyśmienicie zadziałało na Argentyńczyków. I mam nadzieję, że na Australię, w końcu zaczyna się kraj na tę samą literę, zadziała to równie dobrze. Polska, Australia, 2-0, Lewandowski, Cash, czyste konto szczęsnego. Perfekcja, moi drodzy. I tym razem nie Stany Zjednoczone, a Ekwador. Więc jak najbardziej, cały czas mamy szansę. Luźne starcie w 1/8 finału, Portugalia, Brazylia. Ekwador, Polska. Byleby się nie powtórzył scenariusz z mundialu z 2006 roku, mój ojciec po dziś dzień używa sformułowania ekwadorska masakra w kontekście masakrycznego widowiska sportowego, więc panowie, niech będzie teraz inaczej, jest inaczej! Żurek, moi drodzy, polski Żurkowski trafia do siatki 1-0. Biało-czerwoni trafiają do półfinału Mistrzostw Świata, gdzie zagramy z Francuzami. A dobrze wiemy, że z Francuzami jesteśmy w stanie wygrać. No proszę, proszę, jaką my tu mamy zapowiedź.
Karim Benzema kontra Robert Lewandowski. Można by powiedzieć, że byłby to pojedynek o przysłowiową złotą piłkę, gdyby nie fakt, że no, Barcelona Roberta Lewandowskiego spadła do Ligi Europy. Moi drodzy, Żurkowski był naszym kluczowym piłkarzem w poprzednim starciu ćwierćfinałowym, dlatego teraz zagra od pierwszej minuty. Żurek i Krychowiak w środku pola na Francuzów. To był sukces i Grzegorz Krychowiak po raz kolejny jest naszym kluczowym piłkarzem, a w samej końcówce tego półfinału Robert Lewandowski trafia do siatki. Polska trafia do finału mundialu, w którym... Co robi Serbia w półfinale? W którym zagra albo z Serbią, albo z Belgią. Serbia natomiast na swojej drodze pokonała Koreę, Maroko, no i teraz rywalizuje z Belgami. Francuzi spadają do meczu o brązowy medal. Polacy w wielkim finale mundialu. I z kim my zagramy w tym finale, moi drodzy? Polska, Serbia w finale mundialu. No to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, ale to się stało faktem. Natomiast w meczu o trzecie miejsce Belgia pokonała Francuzów 3-0. Nie wiem, czy mógł się nam trafić bardziej wymarzony finał. To jest turniej underdogów. Ja mam chyba nosa do takich odklejonych symulacji. W momencie, w którym przesymulowałem cały World Cup, mistrzem świata została Dania. A teraz do finału dotarli biało-czerwoni i Serbowie. World Cup, który przejdzie do historii, finał, który przejdzie do historii, no zdecydowanie. A Eden Hazard, Eden czy Thorgan Hazard? To jest pytanie. Eden Hazard, stary ale jary Eden Hazard rozbił Francję 3-0 w tym meczu o trzecie miejsce. Dobrze, moi drodzy, nie interesuje nas teraz mecz o trzecie miejsce. Nas interesuje to, że gramy finale mundialu i ten mecz będziemy symulować długo. Ale dlaczego są takie stroje? Rewelacyjnie, żeście dopasowali te trykoty, naprawdę. Oni mają podstawę czerwoną, my białą, a daliście i tu wyjazdowy. Ja ten mecz oczywiście będę chciał przesymulować tak, żeby mieć pogląd na cały przebieg tego starcia finałowego. Polska-Serbia to jest dla mnie coś nieprawdopodobnego, ale mam wrażenie, że bardziej wymarzonego scenariusza moglibyśmy już nie dostać nigdy w historii. Balonik, stan balonika napompowany. No i teraz musimy uważać, musimy bardzo mocno trzymać kciuki, bo Serbia jest groźna. Serbia już rozpoczyna swój atak, ale teraz kapitalny przechwyt. Rozpędzamy się tą lewą stroną, wycofanie tej piłki do Bednarka. Jest podłączony do tego wszystkiego Zieliński, ale jednak Serbowie mają tę piłkę na swoją korzyść. I teraz będzie strzał, uderzenie! A to Polska! Szymański, 12 minuta, ja myślałem, że my jesteśmy kwadracikami, a my jesteśmy niebieskimi kropkami. Sebastian Szymański otwiera wynik finału i idą po kolejne trafienie. Czy będzie 2-0? Mój Boże, pomylił się teraz Kamiński. Dośrodkowuje w pole karne Piotr Zieliński. Jeszcze Zielu, rozciągnięcie tego wszystkiego. Robert Lewandowski, odegranie tej piłki, będzie strzał, ale Dmitrowicz ją zatrzymał. I teraz może jeszcze się uda. 2-0 w 23 minucie. Robert Lewandowski, dlaczego ty grasz na środkowy pomoc? Ofensywnym, Robert, nie wiem, czy ja coś tutaj przesunąłem w taktyce? Nie! Serbia będzie na pewno próbowała na to odpowiedzieć. 2-0, jak mawia klasyk, to najniebezpieczniejszy wynik, jaki tylko może być. Ale teraz Polacy idą pewnie po swoje, po tym, gdy przeszli taką długą drogę. Robert Lewandowski, jajajaj, ta piłka minęła tam o milimetry. Milimetry, lewy słupek Dmitrowicza. Ależ oni są w gazie. Kamiński, 3-0. Piotr Zieliński w 37 minucie. Dewastujemy Serbów w finale mundialu. Niech mi ktoś uszczypnie, bo nie wierzę, że to jest prawdziwe. No to w sumie nie jest prawdziwe, to jest symulacja w FIFA. Co by się działo w naszym kraju? Ja już tak mówiłem w momencie, w którym my sięgnęliśmy po ten brąz, ale moi drodzy, my teraz idziemy za ciosem. Polska prowadzi 3-0 w finale mundialu z Serbią. No to jest coś nieprawdopodobnego. I ja się zastanawiam nawet, kogo ja bym miał tutaj zmienić. Kto mógłby tę układankę wesprzeć jeszcze, ale jak to działa? O Jezu, teraz Mati Kasiak się pomylił. Serbowie w natarciu, jest odpowiedź, jest niestety odpowiedź Mitrowicza. My też natychmiast reagujemy. Na boisku pojawił się Reca, pojawił się Krystian Bielik. To sugerowałoby próbę utrzymania tego wyniku, ale nie możemy się też kompletnie zamknąć z tyłu, bo dobrze widzimy, że Serbowie są niezwykle rozsierdzeni. Oni wiedzą, że nie mają absolutnie nic do stracenia, tak jak i my teraz. Robert Lewandowski wcisnął tę piłkę po raz drugi w finale. 62 minuta, Polska 4, Serbia 1. 72 minuta, Piotr Zieliński ma piłkę w polu karnym, odegranie do Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski z hat-trickiem w finale mundialu. Pojawił się na boisku Bartek Bereszyński i Frankowski. To jest niemożliwe.
To jest po prostu niepojęte. I teraz Frankowski, tak szybki, świeży, jeszcze jest wprowadzony do tego wszystkiego. Jezu Chryste, Zalewski, 6-1, moi drodzy. Nie wiem, co mam powiedzieć. Polska mistrzem Polski. Polska mistrzem świata. To już za 4 minuty stanie się faktem. Ja muszę trzymać tutaj palec na kwadracie, żeby móc to wszystko zastopować w odpowiednim momencie. I takim momentem jest chyba teraz ta sytuacja. Moi drodzy, ja wiem, że ja tutaj wkraczam to, ale ja nie przeprowadzę tutaj żadnej akcji. Ja tę piłkę po prostu wykopię na aut, żeby ona została natychmiast wprowadzona do gry. 6-1. Polska mistrzem świata. Proszę Państwa, Polska zostaje mistrzem świata! Niewiarygodne! 4 podejścia wystarczyły. Hat-trick Roberta Lewandowskiego. Pokonujemy Serbię. To był finał czarnych koniów tego turnieju. No bo jak inaczej można nazwać turniej, w którym do finału trafia Polska i Serbia, a w meczu o trzecie miejsce biją się Francuzi z Belgami. Moi drodzy, tak jak powiedziałem, ja mam jakieś szczęście chyba do odklejonych rezultatów. Jeszcze te 6-1, no to jest przecież coś niemożliwego. Robert, Robert! Polska mistrzem świata, moi drodzy, podsumujmy. W tej symulacji dwukrotnie nie wyszliśmy z grupy, ale dwukrotnie skończyliśmy ten turniej z medalami. Raz z medalem brązowym, a raz z medalem złotym i z pucharem. Moi mili, no tak, ja powiem wam, że widziałem naprawdę różne scenariusze mundialu, ale Polska miała chyba wymarzony wręcz rezultat. Pokonała najpierw Australię, później Ekwador, Francja, a w finale po prostu dewastacja. Tego się nawet nie da inaczej nazwać, to jest pogrom, upokorzenie. W finale Mistrzostw Świata oni prawie tu zrobili drugą Brazylię, Niemcy. Jeszcze na sam koniec, moi drodzy, Robert Lewandowski tym hat-trickiem zapewnił sobie miejsce indywidualnego króla strzelców na mundialu. Koniec, kropka. Ja mówiłem, że ten mecz z Benzemą był teoretycznie o złotą piłkę, ale Lewy wskoczył na formę nadludzką. Kosmita, złota piłka dla Roberta, bardzo proszę. Jeżeli życzycie sobie takiego scenariusza jak ten na mundialu w Katarze, to zostawcie łapkę w górę. I sprawdźcie też koniecznie ofertę STS. Pamiętajcie o użyciu kodu NAXIOM. Link macie oczywiście w opisie. Ja jestem w szoku.